Co ateiści twierdzą o początkach chrześcijaństwa? Jak to wszystko się zaczęło? Jesteście tu wszyscy? Tak, wszyscy są. Jest nas 12, 11. Jaki jest plan? Słuchajcie, jak wiecie, Jezus nie żyje. Ale poczekajcie, poczekajcie. Bądźcie ze mną, mam plan. Ukradniemy jego ciało. Dobra, dobra, dobry pomysł. Co dalej? A wtedy powiemy wszystkim na świecie, że zmartwychwstał. Świetny pomysł. Ekstra. Wspaniały pomysł. I co dalej? I zostaniemy brutalnie zamordowani. Moment, moment, poczekaj, poczekaj. Czy mógłbyś jeszcze raz omówić tę ostatnią część? Co? Zostaniemy zamordowani? Tak, w czym problem? Nie, nie zrozumie źle, Piotrze. Uwielbiam dobrą mistyfikację, ale co z tego będziemy mieli? Czy wszyscy najpierw zdobędziemy bogactwo, sławę i fortunę? Nie. Będziesz znienawidzony, prześladowany i oczerniany przez całe swoje życie. No właśnie, taki oto trochę śmieszny, trochę satyryczny film dostałem od jednego ze znajomych i kiedy go oglądałem, to naprawdę nie mogłem się powstrzymać, że idealnie oddaje to, co często słyszę, to, co często spotykam u ludzi, którzy nie wierzą w Boga, Boga chrześcijan, atakują chrześcijaństwo, czy deklarują się jako ateiści. Pamiętam i pamiętajmy, że są ludzie, którzy są agnostykami, czyli są ludzie, którzy mówią, być może Bóg jest, być może Go nie ma. Zachęcam, jeżeli jesteś jedną z tych osób, to faktycznie podejdź na poważnie do tematu i sprawdź, czy faktycznie Bóg istnieje, czy nie. Tutaj umieszczę link do takiej książeczki, którą wydaliśmy jakiś czas temu. Ona jest bardzo krótka, można ją przeczytać w PDF-ie i w komentarzu, w notatce do tego odcinka będzie link do niej. Okej, ale jeżeli jesteś ateistą, jeżeli, nie wiem, czy jesteś walczącym ateistą, który atakuje chrześcijan, czy nie, to chciałbym właśnie po tym krótkim filmie takie krótkie przesłanie dla ciebie powiedzieć. Obiektywnie, historycznie, są dowody na to, że Jezus Chrystus jest Bogiem i jest ich dużo. Oczywiście w internecie dzisiaj bardzo modny jest atak na chrześcijaństwo, tak naprawdę atak na Kościół rzymskokatolicki. Żyjemy w takim kraju, gdzie praktycznie nie widzi się innych chrześcijan, a chrześcijaństwo ewangeliczne zaczyna być coraz liczniejsze, ale wszyscy myśląc o Bogu jedynym w Trójcy, czy o Jezusie Chrystusie, myślą, że Jego wyznawcy to rzymscy katolicy. I w ostatnim czasie było i jest niestety bardzo dużo różnych nadużyć spowodowanych przez księży, przestępstw czasem, wielu, wielu grzechów, które wychodzą i to ludzi odrzuca od Boga. Ale pamiętajmy, że są inni chrześcijanie, chrześcijanie ewangeliczni. Więcej o nas też możesz przeczytać. Umieszczę link pod tym odcinkiem. Okej, ale jeżeli oglądasz dużo, słuchasz takich ataków na chrześcijaństwo, to możesz właśnie błędnie rozumieć wiele zasad chrześcijańskich, możesz mieć wiele uwag do życia chrześcijan i to jest słuszne, bo skoro ktoś mówi, że jest uczniem Jezusa, to powinien żyć tak jak Jezus. A niestety wielu z ludzi, którzy podają się za chrześcijan, nie żyją tak. Jeżeli jesteś ateistą i twierdzisz, że Jezus Chrystus nie istniał, to ponownie zachęcę cię do tego, też będzie link w komentarzu do tego odcinka, abyś zobaczył na tą stronę. Są tam dowody pozabiblijne na to, że Jezus Chrystus był postacią historyczną. Jest ich całkiem sporo, jak na to, że Jezus urodził się w małym miasteczku na obrzeżach cywilizacji. Centrum cywilizacji to było Imperium Rzymskie, Rzym, a nie Nazaret, Betlejem czy Jerozolima. Dla mnie osobiście jest wiele dowodów pozabiblijnych na to, że Jezus istniał i zmartwychwstał. Było wielu ludzi w historii, którzy próbowali robić różne śledztwa. Jeżeli robili to rzetelnie, to dochodzili do przekonania, że Bóg jest i że Jezus Chrystus był tym, za kogo się podawał, czyli Bogiem, bo zmartwychwstał. Ale największym z takich dowodów dla mnie osobiście na poparcie tego, że Jezus z Nazaretu chodził po ziemi, że umarł, został zabity i zmartwychwstał, jest właśnie postawa jego uczniów.
Kiedy czytamy Ewangelię, zobacz, jeżeli nie czytałeś, nie czytałaś, to zachęcam. One nic nie upiększają, nic nie koloryzują. Piszą bardzo brutalną czasami prawdę o tym, że Piotr potrafi powiedzieć, kiedy Jezus ich pyta, uczniów, apostołów, kiedy ich pyta, za kogo ludzie mnie uważają, to różni apostołowie mówią różne rzeczy. Jesteś prorokiem, niektórzy uważają, że Jan Chrzciciel zmartwychwstał, ale Piotr mówi, ty jesteś Mesjasz. Jezus mówi, błogosławiony jesteś, czyli szczęśliwy, Piotrze, że Bóg ci to objawił. Ale kilka wersetów dalej, Piotr mówi do Jezusa, mówisz, że chcesz iść do Jerozolimy, aby umrzeć, nie rób tego. I Pan Jezus nazywa go przeciwnikiem. W naszych Bibliach jest to przetłumaczone, zejdź mi z oczu, szatanie. Więc bardzo mocne słowa, wielkie i wspaniałe czyny apostołów i tragiczne upadki i porażki, łącznie z zaparciem się Jezusa, ze zdradą. Zdradził go uczeń, który chodził z Jezusem przez blisko 3 lata. Pamiętajmy o tym. Kiedy widzimy moment pochwycenia Jezusa w ogrodzie Getsemani, to widzimy zadziwiający fragment, kiedy Judasz przychodzi z licznymi żołnierzami. Szacuje się, że to było grubo ponad kilkaset osób. Jezus mówi go, wita go takim zwrotem, przyjacielu. Więc dużo wątków jest i ciekawych w Biblii, jak się zaczną czytać, ale kiedy przejdziemy dalej o tym, co się działo po śmierci Jezusa, to ten filmik genialnie oddaje to. Gdyby uczniowie to zmyślili, gdyby wykradli faktycznie Jezusa z grobu, to nikt z nich nie dałby się za to zabić. To pewnie wiedliby życie szczęśliwe. Dzisiaj wielu ludzi chce prowadzić życie szczęśliwe, mając dużo zdrowia i dużo pieniędzy. Mając zdrowie i dużo pieniędzy, można do tego dojść przez biznes. Niektórzy próbują do tego dojść przez religię, przez źle rozumiane chrześcijaństwo, ale powstają też różne, niestety, sekty, które najczęściej ich patologia jest w tym, że powstaje jakiś guru, jakiś przywódca, który nic nie robi, a ludzie muszą mu na przykład przynosić pieniądze i zaspokajać jego potrzeby. No to są sekty, one niszczą tych ludzi. Widzimy w Biblii, kiedy popatrzymy na uczniów Pana Jezusa, jakąś odwrotną sytuację. Powiedzielibyśmy jakąś absurdalną sytuację. Gdyby wykradli Jezusa, mogliby mówić, że zmartwychwstał, chociaż technicznie moim zdaniem nie jest możliwe wykradzenie Jezusa z grobu, kiedy żołnierze stali przy tym grobie. Dla żołnierza zaśnięcie na warcie równa się kara śmierci. Dlatego też Żydzi, którzy przekonywali żołnierzy do tego, aby skłamali, że usnęli na warcie i uczniowie wykradli to ciało, zaoferowali im bardzo duże sumy pieniędzy, o czym czytamy w Biblii. Ale gdyby nawet się tak stało, hipotetycznie, to każdy z tych apostołów musiałby wieść wspaniałe życie. A kiedy czytamy o tym, w jaki sposób byli zabijani, to przechodzą nas ciarki. Może podam kilka z takich przykładów. Piotr ukrzyżowany głową w dół. Andrzej ukrzyżowany bokiem. Jakub ścięty. Mateusz ścięty. Tomasz przebity włócznią. Jakub zabity, tuczony pałkami na śmierć. Szymon przecięty w pół. Filip ukrzyżowany. Bartłomiej obdarty ze skóry żywcem. Jan, tylko Jan dożył starości, ale wielu historyków chrześcijaństwa twierdzi, że faktycznie cierpiał też bardzo i był poddany wielu represjom do końca swojego życia. Widzimy, że to nie ma nic wspólnego z życiem pełnym sukcesu, rozumianym po ludzku, rozumianym dzisiaj, ale i rozumianym wtedy. Więc jest moim zdaniem absurdalne i niedorzeczne mówienie, że apostołowie wykradli ciało Jezusa, że ta religia została wymyślona, że ta religia została wymyślona przez ludzi. Czasami mamy wrażenie nawet, że chrześcijaństwo przeczy takiemu ludzkiemu zrozumieniu. Świat mówi, musisz dojść do sukcesu i nieważne jakim kosztem, możesz niszczyć ludzi. Chrześcijaństwo mówi, kochaj przede wszystkim ludzi. Świat mówi, musisz być cały czas szczęśliwy, nawet gdybyś miał zniszczyć swoje małżeństwo i rodzinę. Chrześcijaństwo mówi, masz być wierny swojej żonie i swojemu mężowi. I tych przykładów można by podawać wiele. Kazanie na górze Pana Jezusa, Ewangelia Mateusza, 5, 6, 7 rozdział, bardzo dobrze pokazują to, szczególnie jego początek, jak chrześcijaństwo jest różne od świata. Gdyby ludzie wymyślali tą religię, wymyśliliby taką religię, w której byłoby im wygodnie, żyłoby im się dostatnio i bezproblemowo. Chrześcijaństwo jest czymś innym. Pan Jezus mówi wiele razy, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. My nie lubimy zapierać się samego siebie. My chcemy robić to, co chcemy. No i doszliśmy do takiego momentu, że dzisiaj większość ludzi żyjących na ziemi chce być jak Bóg,
mówi, że boskie zasady ich nie interesują, ich nie obchodzą. Poniekąd twierdzą sami, że są bogami, bo mogą wyznaczać granice życia, śmierci, praktycznie wszystkiego. To smutna rzeczywistość. Mam nadzieję, że nie namieszałem, bo dużo wątków mi się przewijało w głowie, kiedy mówiłem o tym filmie. Zachęcam, jeżeli nie wierzysz, jeżeli jesteś ateistą, przemyśl to. Gdybyś potrzebował jakichś dowodów albo chciał porozmawiać, zapraszam.